Głównie jesteśmy na etapie walki z psem i ze ścianami. Kircia, co ty mnie tutaj? Trachu. A zobaczcie, jakie mamy nierówne ściany. Tu doskonale gołym okiem widać. Tu mamy już podrobione. No, więc jeszcze dużo roboty przed nami. To, co mogłam pomóc, to pomogłam. Teraz pan tato zostaje na tydzień sam i będzie walczył. A ja biorę tę panią i jedziemy do mamy. Przede wszystkim dla tego malucha dobra. Wiecie, te farby nie są szkodliwe w tej chwili. Nawet nie śmierdzą za bardzo, to już nie te czasy, nie ta generacja. Natomiast boję się, że to będzie przychodziło, dotykało się do ścian, brudziło farbą. A co dzisiaj za oknem mamy? Chyba całkiem spoko pogoda. Te okna też trzeba będzie pomyć, jak już skończymy. Tak, będziesz mała okna. Zamoczymy ci ogon w wodzie z płynem i będziemy się bawić, a ty będziesz szorowała ogonem okna, dobra? Tak, widzę, że się zgadzasz. Wiosna na całego. Lecę zrobić jakieś zakupy tutaj na miejscu mamie. Resztę będziemy gospodarować jutro. Za parę godzin będzie Kuba. No, za parę. W sumie tak, mniej niż 10, więc parę. I powiem wam, że jutro ma być bardzo brzydko podobno. Jakoś mnie to nie dziwi. Jak jadę na działkę, to natychmiast pogoda okropna, nie? Nic. Dobra. Lecę też do apteki po podkłady dla malucha. I wzięłam okularów w ręce. Będę się mrużyć. Wyszłam po chleb przede wszystkim dla pana Tateła. I co? O chlebie zapomniałam. Lecę do Aldiego. W Aldim kupię. Na górze mam aptekę, więc jeden przelot. Dzień dobry, witam się z wami serdecznie pod halą mięsną w Białobrzegach. Mama zakupy zrobiła. Ja przed chwilą pana okrzyczałam, bo macał mi tyłek w kolejce. Ja wiem, że ja mam duży, ponętny, soczysty, ale dotykanie go jest zakazane. Cześć! Jedziemy... Oj, wskakuj. Jedziemy na targ. Można byłoby przejść, ale bez sensu. Kuba, pan mi pupę dotykał. Nie jest bez sensu. Tak. Pan mi pupę dotykał. Może nie mógł wierzyć, że to prawdziwa. Jak żeśmy weszły, było pusto. A teraz... Idź pana zbij. Poza tym to jest hala mięsna, może se chciał... Szyneczki dotknąć. I... Maminy ogródek, nie w glebie. No właśnie jestem w trakcie. Chodź opowiesz, co tu gdzie jest, bo ja to nie wiem. Zaraz przyjdzie główna zainteresowana i prowodyrka tego doniczkowego zamieszania. Proszę opowiadać. Zacznijmy od tych doniczek, od tych. A, zmęczyłam się. W doniczkach to są Basi kwiatki. W tych też? Nie. Tu jest tak koperek, majeranek i coś jeszcze nie pamiętam. Pewnie co. Pietruszka. W tych małych czarnych? Kwiatki. Ja cię nie wiem. Tutaj chyba cebulę widziałam, że siałaś. A tu jest sadziłaś. Ogród, kto... Chyba nikt nie ma takiego ogrodu. Nie wiem nawet sama, co z tego będzie. Ale jakiś szczypiorek będzie. Miało być inaczej. Zrobiło się... Ej, nie wolno. Dobrze, tutaj. A tu są buraczki. Cześć. Dzień dobry. Pracujemy dalej, pracujemy. Kira też będzie pomagała zaraz kopać. O, wchodzi i buraczki sobie wygrzebuje. Tu nie, a tu jest pietruszka. Moje chociaż na... Tam w doniczkach też kwiatki, tak? Tak. A w tych podłużnych? Nie wiem. A w tych? Co? W tamtych brązowych i białych. Wszystko twoje kwiatki. Oj, to będzie dużo kwiatków. Jak powschodzą, to można poprzenosić. Chodź, pokażemy, jak wyglądają kwiatki, które dzisiaj kupiłyśmy. No to idziemy.
Kuba był zdziwiony. No. Wujek Tadek pomógł? Nie. Sama dałaś to radę? Ojciec ledwo to podnosił. Głową trzeba pracować, a nie rękoma. Przetutlałam. A, widzisz. Dobra, co ja tutaj nakupiłam? Oprowadź nas. Ej, a czekaj, gdzie... A, tu są. Tu są kwiatuszki. Dajcie. Na razie to wszystko musi podrosnąć. Jak się te żółte ładnie... Nie, to musiałam parasolkę pogięło. Jak się te ładnie na żółte nazywają? Nie mam zielonego pojęcia. Coś na ny. Nie narcyza. No nie, nie. O, koty. Nie wiem, A tam wujek w polu z kotami. A moja sunia. Zainteresowanie. Kupiłam te surfinie w końcu, które mama tak bardzo chciała. Przydałaby nam się farba do pomalowania tego i tam tej szafeczki. Idę tutaj. No co tam tu masz? No tu właśnie postawiłam tylko zwiększę tą. I tu będzie to stało, bo to pięknie na biało. A tu taki by się czerwony przydał. A tam coś czerwony. Dołożyłaś? Nie, jeszcze nie. A ten widok co, umarł? Co? Ten widok umarł? No przekwit pewnie, albo... Albo ktoś go złamał. Widzę pewną kandydatkę. No nie, ona tu nie wskoczyła, to nie jest jej wina. Ech, tu ładnie odżyło te niezapominajki. Pseudo. Nie pamiętam, jak to się dokładnie ja nazywa. Nie pamiętam. Ale to ma swoją nazwę, to nie jest taka no, niezapominajka. To teraz tak chodźcie, będziemy rozważyć. Ja to chciałam. Dobra. Bo chciałam. Co mam wziąć? Doniczek. Dlatego, że tu są kamy, ale za czym one wyjdą, o widzisz, to będzie długo pusta donica, więc trzeba troszeczkę... I tu będziemy to wsadzać, tak? Dobra, to poroznosimy. Tu to będzie, właśnie poroznosimy. Ojej, moje zęby. Namoczyłyśmy te cebulki, które ostatnio kupiłam i wyglądają na całkiem spoko. Dobra, mąż mnie pośpiesza. Jedziemy po zakupy dla psa. I taka piękna, śnieżna pogoda. Końcem kwietnia nas na działce przywitała, a tam w doniczkach wszystkie mamy rozsady. I mój dywanik się trzepie i wietrzy i suszy. Super. Świetnie. Czy wy to widzicie? Pięknie. Idziemy do wujka tatka sprawdzić, czy mu kwiatki pomarzły. W nocy było minus 3 stopnie. Chodź. U nas na spokojnie wczoraj nauczeni doświadczeniami poprzykrywaliśmy je, ale czy wytrzymały? No ale to te najmniej ukorzenione, więc... No tak, ale może żyją jakoś. Chodź, Kira. Idziemy zobaczyć, co tutaj u wuja się podziało w ogródku. Chodź. Mały diable. No, też troszkę, zobacz, dostały. No. Tu bratków nie ma, mówi, że bratki mu też. Pomarzło wszystko. Zobaczymy dalej. A kotki gdzie są? Śpią. Jeszcze kocurki. Bratki te są przy domu i pomarzły? Bo od domu jest trochę ciepła. Tu, nie no, tutaj dobrze chyba. Tu troszkę, no. No. Zobacz. O. Faktycznie. Bidula. Zobacz, dwie też. O. Nie, tym może one może odżyją. A już z pięknymi... No, pąkami. No,
A wiesz, jak się nazywają? Trzy korony. Tak? No. Tutaj, bratki, zobacz. Chodź, nie rusz, te białe rusz. Takie, delikatniejsze chyba. No. A bratki ma podżyją. Idziemy? Idziemy, nie będziemy wchodzić, bo... Te mają się dobrze. No nie wszystkie, zobacz tutaj, co się z tym stało. Jaki smutny, biedny. No już, no ale wiesz, nie jest tak źle. Idziemy teraz do naszych poodkrywamy. No dobra, idziemy zobaczyć, co się u nas zadziało przez noc. U nas są przykryte. No wczoraj nie przykryłyśmy, bo nie spodziewałyśmy się mrozu, a było na pewno więcej niż minus jeden. No było. W nocy dziś było minus. Ja zobaczę. O, wujek wyszedł. Dzień dobry. Zaraz, słuchajcie, będę miała zrobiony kawałek pola uprawnego. Karoliny mąż wjechał sprzętem ciężkim, bo inaczej nie da rady podejść do tego dziadostwa. Kolejny dzień. Jedziemy zaraz z Karoliną w kwiatkowy raj. Obiecywała, kusiła pod film Dziewcia, mami komentarze. Co tam się dzieje? Co piesek robi? Za ogon ją będę ciągała. Dawaj ogona. Ja ci dam moje kwiatki. Kontynuując, jedziemy kupić kwiatki. Jutro, pojutrze, nie wiem dokładnie kiedy będziemy dalej orać kawałek działki. I bierzemy się za sprzątanie tej drugiej części. Wczoraj nawet wam kręciłam, że dostaliśmy zaproszenie, ale nie wiem, czemu to się nie zgrało. Mamy zaproszenie na komunię. Oczywiście w kościele będziemy na przyjęcie, później już nie idziemy, wiecie, żałoba. I tak się zastanawiamy, co młodej damie z okazji komunii pierwszej sprezentować. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak wygląda teraz moda na prezenty komunijne, to dajcie znać. Oczywiście nie mamy tu na myśli kłada nowego samochodu, czy też nie wiem, postawienia domu, ale jakiś mały drobiażdżek. Wszystkie inspiracje bardzo mile widziane. Jedno opakowanie kwiatków, drugie i trzecie. Ja tu chcę zostać. Tu chcę zamieszkać, tak? No powiem wam, że mega. Przepiękne. No może teraz jak rozsadzimy, to już jakoś będzie to wyglądało. No ale słyszę, że mamy nie sadzić. Za gęsto. Ale tak, wiesz co, porozstawiamy w doniczkach, później pozbieramy. Pani nam da te, to pozbieramy. Za wszystkie zapłaciliśmy 220 zł, więc nie tak dużo, tylko nie zmruźmy już. Nie, już nie będziemy, aż ciepło. A tu są też warzywa do zasadzenia, do kupienia, ale to już jak będziemy mieć pole zrobione. Zapytam się, jakie warzywka pani ma. Cześć. A maseczka na twarzy? Nie, tu jest... Tu nie ma korony. Tu nie ma korony, tu są kwiatki. Tu są kwiatki, tak. No przepięknie to wygląda. To są dragony. Podobno bardzo duże i duże, ładne, kolorowe rosną. Z takim kolorem to ja się pierwszy raz spotkałam. No gaj będzie. Nie, ale no piękne. Zobacz, jaki ten bukiet, o tak, żeby to było no przepiękne. To już Karolci, tak? No.
Kwiatki dojechały do domu bezpiecznie cało i dzisiaj ich nie będziemy wysadzać w ogóle. Ze względu na to, że boimy się, aby nie wyszły przymrozki w nocy i kolejna inwestycja, żeby nie poszła w lody kwiatowe, chociaż to mógłby być ciekawy biznes na, i sposób na życie. Produkcja kwiatowych lodów. Lody o smaku petunii. Godzina 19, więc nie wcześniej. My przy herbacie i kolacji. Dzisiaj kolacja po podkarpacku, czyli konserwa z odrobiną majonezu i już własnego szczypiorku. Stwierdzamy, że połączenie całkiem spoko, ale musimy sobie same po swojemu upiec chleb. Jutro z mamą się bierzemy za tym zapieczenie chlebka. No, ponieważ chleby, które mamy tutaj na stanie, są bardziej biszkoptami niż chlebkami. Ja, słuchajcie, idę już do wanny. Do wanny. Chciałabym. Idę się myć. Może to jest bardziej odpowiednia forma. Moje włosy już krzyczą pomocy. Chociaż się wczoraj myłam, więc ja nie wiem, czemu one dzisiaj już takie... Całkiem masz dobre. Czy... Nie, no zobacz, tutaj są takie smutne przy... Ej. Au. Au, au. Zaraz zobaczymy, bo przy związanych to tak nie do końca można określić, co się dzieje. Nie, no są smutne. Już... Już trzeba. To jutro ci kwiatuszka wepnę, żeby nie były smutne. Aha, dobra. Są smutne, ale je, to co innego, że tutaj już pojawił się dosyć imponujący odrost. Fryzjerzy już czynni, więc jak wrócę do Warszawy, to postaram się z nim coś zrobić, żeby wyglądał bardziej po mojemu. W międzyczasie... Kolejka będzie na pół roku pewnie. A szczególnie do mojego Maćka, który fajnie robi włosy, ja tam lubię. Moja Ania też jest fajna. Nie fryzjerka i kobitka. Wiesz co? Wiem. Dlatego ci panią Anię poleciłam, bo przecież ja u niej byłam i byłam bardzo zadowolona z usług pani ja Ani. Naprawdę zawsze wychodzę zadowolona. Ja wiem, mamo, ale już jak jednej osobie oddaję włosy, jak już u Maćka robię, to na razie no, będę robiła sobie... Ale wiesz, ty jesteś, możesz robić u Maćka, bo Maciek jest droższy. Dużo. Dużo. Trzykrotnie. Droższy. No widzisz, a ja za 1/3 tego też jestem zadowolona. Musiałam pomóc piesiowi wejść na łóżko. No tak, no słuchajcie, oczywiście, to już Wam odpowiadam na to pytanie, które pojawiło się u Was w głowie, jak to pomóc wejść psu, gdy mówiłaś, że oduczamy wchodzenia. Tak jak mówiłam, przegraliśmy. O! Kira, nie gryź mnie, bo Cię naprawdę sieknę. Kiedyś. Dzień dobry. Kto tu jest? Przywitaj się z Państwem. Gryzoń. Przywitaj się z Państwem. Nagle jaki grzeczny pies. Pies już nie gryzie. Wiemy, że jedyną słuszną metodą na oduczenie psa gryzenia, no przestań, jest zabieranie ręki i dawania czegoś w zastępstwo, ale nie zawsze to zastępstwo jest na podorędziu. Jak się przygląda? Jak się przygląda? Zostaw, nie wolno. No i kończy się mniej więcej tak. No dobrze, słuchajcie, ten vlog jest dosyć... Zobacz, co ona gryzie. Kira, co ty gryziesz? Moją gumkę do włosów. A przecież ja jej tam nie zostawiłam. Skąd ty ją wzięłaś? Kontynuując. Ten vlog jest dosyć długi, taki bardzo pocięty z wielu, wielu dni. Ale raz, że jakoś ja ostatnio emocjonalnie nie bardzo, więc też nie chcę nagrywać w takich momentach, gdzie czuję się jak część kompostownika, nie? O, i kontynuując, nie chcę... telefon był w międzyczasie, urwana myśl. Nie chcę nagrywać, gdy się mu nie czuję dobrze. Czasami ostatnio coraz częściej jest tak, że mam znowu takie jazdy emocjonalne, że... Co tu dużo gadać? No, staram się trzymać, pionizować i być zwarta w tym wszystkim, ale nie zawsze mi wychodzi.
To co, idę się ogarnąć i idę te włosy zrobię, bo nie będę się dobrze czuła, jeżeli z takimi pójdę dzisiaj lulkać. Oj. Chcesz coś jeszcze powiedzieć na zakończenie? To chodź do mnie, tu koło mnie sobie. Dobranoc. To chodź, powiesz, pokażę się, że żyjesz i że cię w piwnicy nie przetrzymuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Lusterko. No, lustereczko mam. Po herbacie mam wypiech i zobacz. No bo ktoś... ciepło, tu zimno, tu ciepło i... Wiesz co, ktoś ostatnio się pytał, jak u mnie z ciśnieniem, bo bardzo często jestem czerwona na filmach, ale to nie jest kwestia ciśnienia, mam wzorowe. Nie. Ale ja nie wiem, czy przy ciśnieniu to jest człowiek czerwony. Czasami tak, w zależności od człowieka. To wiesz, jak ja miałam ciśnienie? Czy byłam czerwona? Nie, nigdy. Mama potrafiła mieć ciśnienie 210 na 100 ile? 70. No. Więc masakra. Teraz ja mam zdrowe ciśnienie, bardzo zdrowe. Takie 140 na 70, 75 to już jest max, więc u mnie jest ok. A to, że jestem czerwona, to jest kwestia mojej aktywnej skóry na twarzy. Ale ja nieraz też mam, jak tak wchodzę, zimno, ciepło jak wchodzę, a na działce no tak mamy, bo w bloku idziemy wysoko, nie wychodzimy, a tu... A ile razy ja mam plamy na twarzy od wody? A od wody też. Do tego stopnia, słuchajcie, że za dzieciaka moja lekarz, pani pediatra, twierdziła, że to jest uczulenie, słuchajcie, na chlor. Że wtedy była chlorowana. Może, że... U mnie aż takie guzy na twarzy wyskakiwały. Być może, że to jest jakieś nie, uczulenie. Bo tutaj nie mamy chlorowanej wody, nie, a też... Nie. Ale nie masz guzów, po prostu... No jak się umyję, guzów nie mam, ale mam taką tą twarz rozognioną, jakby coś mi się tam działo. A mi się zdaje, że to nie od wody, bo ja jak tak wychodzę na zimno, na ciepło, zimno, ciepło, zimno, ciepło i taka nagła zmiana nie temperatury. Wiem. Umówiłam się na pazy, bo pazów już częściowo nie mam. Umówiłam się na brwi w Warszawie i rzęsy. Umówiłam się na włosy się jeszcze nie umówiłam, ale umówiłam się, słuchajcie, na jakieś zabiegi na twarz, żeby coś porobić, bo sama widzę, że nie... Te cery nie wygląda tak super, ja nie mam żadnych wyprysków. Tu jakieś małe przebarwienie, ale to słuchajcie, kto by się tym przejmował. Natomiast potrzebuję sobie coś tam zrobić, więc pójdę do pani Aldonki. Pani Aldonka jest najlepsza na świecie. Aha. I bierze bardzo mało pieniążków za zabiegi na twarz. Naprawdę. I mieszka koło nas na 100 głosach. To dobrze. No, wspieramy lokalny biznes. No, dokładnie. Tak. Więc staram się załatwiać to teraz na Ursynowie. Wszystko. Chociaż tutaj dziewczyny pazury też fajnie robią. Wszędzie jest fajnie. Tylko no, pętliczek, gdzie mi czas wypadnie, tam idę robić. Co obżerasz się? Pokaż, jakie tu niezdrowe rzeczy jesz. Pokaż jak państwu, jak niezdrowo jesz. Pomarańczyk, to niezdrowy? Śmieję się, mamo, że mamy niezdrową kolację. Dobra, ja już idę. Idę. Idziesz? Pa, pa.